Klub pod wodzą senseja Jacka Lamota od lat dba o karate Kyokushin w tej części Dolnego Śląska. Jego podopieczni osiągają wybitne wyniki nie tylko w kraju, ale też na świecie. Warto tu wspomnieć choćby Agatę Winiarską. Teraz poszukiwani są kolejni, którzy zakochają się w dyscyplinie. Na razie ma to być jednak przede wszystkim dobra zabawa. Otwieramy nowe miejsce na stadionie Wrocław. Na razie będzie to grupa dla dzieci, szkoła podstawowa, klasy 1-3. Zapraszamy serdecznie oczywiście wszystkich zainteresowanych. Możemy stworzyć bardzo fajną grupę, no i w przyszłości osiągać bardzo duże sukcesy. Jest sporo argumentów, by zapisać swoje pociechy na karate. To dyscyplina, która rozwija na wielu płaszczyznach. Ci, którzy spróbowali ze sportem, związani są zazwyczaj na dobre i na złe. Karate jest bardzo fajnym sportem ze względu na to, że pomaga jakby wychować dziecko. Dzieci są grzeczne, dzieci są poukładane, nie wdają się w bójki. No i do tego jest to bardzo fajny sport ogólnorozwojowy, gdyż taki sam nacisk nakładamy na wszystkie aspekty rozwoju, na wszystkie części ciała, na rozciągnięcie, na siłę. Jest to dla wszystkich i naprawdę polecam. Sam trenuję od 13 lat, od kiedy miałem 8 lat i naprawdę karate wiele mi dało i w tym momencie nie potrafię sobie wyobrazić życia bez niego. Trener zachęca, by swoją przygodę z karate rozpoczynać jak najszybciej, bo karate uczy, wychowuje i wspiera między innymi rodziców. Dzieci w takim wieku są podatne na bardzo wiele rzeczy, no i karate uczy te dzieci właśnie, aby nie dawać się ponieść żadnym emocjom, żeby nie wdawać się w bójki, są grzeczne, poukładane, mają dużo samodyscypliny, jak na ich wiek. Jest to bardzo dobry sport dla nich. A gdzie można znaleźć klub w tej nowej lokalizacji? Znajdujemy się na stadionie Wrocław przy wejściu W4 na trzecim piętrze. Mamy tutaj piękną nową salę i trenujemy w poniedziałki i środy 17:30. Trening trwa godzinę i zapraszamy. Więcej informacji na stronie internetowej klubu www.karate.wroc.pl.